Witam Was tutaj, cześć, tam wciąż i zapraszam Was na informacje o tym, co zawiera darmowa aktualizacja 9.0 do Cities Skylines PlayStation 4 i PlayStation 4, już chciałem powiedzieć, Industries, ale ponieważ pojawił nowy dodatek Campus i trzy pozostałe dodatki z Radiem i z Creator Pack, to tak, główną rzeczą, jaką Wam się spodoba i to jest naprawdę mój jeden z ulubionych przepisów, to jest przepis dla przemysłu 4.0, mianowicie po jakimś czasie grania w grze po prostu twój przemysł zaczyna trochę upadać, ponieważ nie masz pracowników takich zwykłych roboli. Więc przemysł, jeżeli dacie ten przepis, to wszystkie przemysły idą na maksa i głównie potrzebują wykształconych osób. Kolejną rzeczą jest dostosowanie linii autobusowych. Macie 4 typy, które możecie wybrać na liniach autobusowych teraz. Zaraz wam to pokażę w praktyce. I nowa usługa miejska i unikalny budynek. Biblioteka publiczna jest budynkiem, który zapewnia niezwykłą szansę na zdobywanie wykształcenia dla osób wykorzystujących bibliotekę publiczną. Dostępny jest również nowy unikalny budynek do odblokowania, biblioteka akademicka. Okej, dobra, tego nie widziałem. Tak, zmieniło się też menu, jak widzicie, mamy opcję aktualności, jej wam nie pokażę. Kliknijcie nią, to przerzucę was na kanał Cities Skylines na YouTubie, na PlayStation. Czyli nie podam, w skrócie. Dobra, wejdźmy sobie do ostatniego miasteczka, które mogę wam pokazać faktycznie, co tam się faktycznie dzieje. Pojawiły się jeszcze jedno ustawienie w opcjach, które jest, jeżeli ktoś was ma Natura Disasters i wyłączył sobie katastrofy, to jest wasz największy problem, jaki mieliście w trakcie całej swojej rozgrywki. Zaraz wam pokażę, o co tu chodzi. Tylko niech się miasto wczyta. Tak, to jest całkowicie darmowe, bo jeszcze nie kupiłem tych dodatków, więc proszę bardzo, nagrywam to wcześniej, a widzicie oczywiście tak zawsze później. No, odpal się, szybko. No. Wasze ulubione... Jaki jest problem dla osób, które kupiły Natura Disasters? To, że i tak pojawiają się masy pożarów w twoim mieście znikąd, a masz wyłączone całe Natura Disasters. I tu pojawia się nowa opcja, wyłącz rozprzestrzenianie się ognia. Proszę bardzo, naprawdę mogę ci to kliknąć 30 razy? Tak. No mam, dalej, co tu się zmieniło w głównym menu? No właśnie, zbuduj bibliotekę. To jest najważniejszy nowy budynek, który się pojawił. Cyk. I wygląda ona następująco. Zaraz tej municji zobaczymy. Biblioteka publiczna ma coś takiego, że tam lekko może podnieść poziom z tego edukacji naszych osób, które tutaj przybędą. A normalnie to jest po prostu taki budynek, który sobie stoi i trochę tam podnosi. Na pewno fajnie wygląda i ludzie się oczywiście cieszą, jak jest gdzieś w okolicy. Powiem wam, że naprawdę się dopracowali przy niej, jak ona wygląda. Zejdźmy sobie tutaj na dół. Nie no, dobra. Ej, ty, schody to są naprawdę odjechane. Widać, że nad tym dodatkiem już tutaj posiedzieli trochę. Dobra, to całkiem naprawdę nieźle wygląda. Kolejną rzeczą, jaką widziałem, to było to, że jakiś nowy budynek unikalny jest. I to, czekaj, to jest biuro rządowe, tego nie kojarzę. O, Skrzydlewski, gdzie to może być? Bo gdzieś to musi być raczej z tej kategorii. Tak mi się wydaje. Centrum handlowe, czekajcie, gdzie to może być? Było napisane, że jest. Tu jest lokomotywiarnia, więc na pewno nie. Biuro rządowe. No to nie. Pałac Królewski nie. Miała być biblioteka uniwersytecka. Tak to się nazywało. Miał być to budynek unikalny, ale raczej wątpię, żeby go wrzucili tutaj do poziomów. Bo poziomy mają swoje inne konkretne znaczenie. Jest, dobra. Biblioteka akademicka. Okej, biblioteka akademicka stanowi wyodrębnienie strukturę organizacji szkoły wyższej, a jej głównym celem jest wspieranie projektów badawczych prowadzonych przez studentów różnych kierunków. W swoich zasobach posiada niszowe i specjalizacje pozycji z całego świata, które przyciągają gości z różnych miast. Okej, trzeba postawić... No, to postawimy sobie, tak? Bądźmy szczerzy. Chcę zobaczyć, jak budynek ten wygląda w praktyce, więc trzeba poustawiać tych 5. Cyk, no to są dosyć tanie, więc nie jest aż tak źle. Więc po to się stawia zwykłe biblioteki, żeby postawić bibliotekę uniwersytecką. No widzę, że pieniądze nam się kończą. A w tym mieście akurat nie ma pieniędzy. Dobra, No nie, dobra, to zbyt duże wymagania, ale na pewno całkiem nieźle wygląda. Możecie zobaczyć, jak wygląda to oczywiście w mojej serii z City Skylines. Kolejną rzeczą jest, tam coś zmienili wygląd ludzi. Podglądu do ludzi, ale tego wam nie pokażę, bo tego nie zrozumiałem zbytnio, o co chodzi. Natomiast najważniejszym dla mnie zmianą to jest to. Włączmy play w ogóle sobie. Zobaczcie, mamy nowe menu. W sensie, no trochę się zmieniło. Czekaj, czy to jest coś nowego? Czekaj. Najważniejsze, czy jeżeli wejdę na tutaj i sobie wejdę na przykład na 9. linię i wrócę tutaj,
Nie, cały czas to nie działa. Okej, okay, Nama, dobrze, good to know. Nama. Tak, cały czas tutaj niestety jest rozregulowana. Czekaj, tutaj nie, Nama. Przy autobusach, nie tych. Czekaj, wyczytuję. Przy autobusach możemy wybrać teraz, jakie autobusy będą jeździć na tę linię. Są albo zwykłe autobusy, albo losowe oczywiście. Albo autobusy szkolne, albo autobusy na biopaliwo. Czyli możecie zrobić, że ta linia jest całkowicie ekologiczna wybrać. Więc w teorii możecie zrobić, co wam się żywnie podoba. I to tyle z darmowej części, która się pojawiła w tym dodatku. A nie, zapomniałbym oczywiście, przepis jest jeszcze. Mój ulubiony przepis tutaj się pojawił w grze. Przemysł 4.0, możecie sobie przeczytać. Nowe technologie zmieniają charakter zatrudnienia w przemyśle. Wszystkie miejsca pracy w przemyśle przeznaczone są dla osób dobrze i wysoko wykwalifikowanych mieszkańców. Wzrost produkcji o 50%, redukcja miejsc pracy o 30%, przemysł strefowy. Okej, okay, no i to jest mój oczywiście ulubiony przepis. Na przykład w tym mieście to jest wymagane, żeby to miasto jeszcze istniało. A dzięki temu będzie mogło żyć dalej. Dobrze, mam nadzieję, że ten krótki materiał wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Oczywiście związanych teraz głównie z kampusem. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!